Paco Power System Blend Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Po 13 Mistrzostwach Polskich Kobiet w boksie jest z nami Irek Przywara, trener klubu Karbogliwice. Dostaliście puchar dla najlepszej drużyny. W sumie 10 dziewczyn z panem przyjechało, 8 zostało nagrodzonych, więc na pewno jest pan zadowolony. No, ja bym nie powiedział, że tak, to bym skłamał. Bardzo jestem zadowolony, tym bardziej, że mamy puchar. Najlepszy klub, no i to cieszy. Cieszy to do dalszej pracy, do lepszych wyników jeszcze, bo to trzeba cały czas tak dążyć. No na pewno walka najlepsza według pana z pana drużyny? No ja muszę wszystkie dziewczyny pochwalić w finale, bo mimo wszystko, że może utytułowane dziewczyny były w niektórych wagach, ale moje dziewczyny stały na wysokości zadania. Pewne błędy będziemy poprawiali, ale jestem zadowolony z wszystkich. No na 10 dziewczyn 8 medali. Jeszcze czym pochwalić i tak dalej trzymać. Sandra Brodacka wygrała w kategorii 408 kg 2-1. Inne też walki, pomimo tego, że w kategorii 60 kg Magda Wichrowska przegrała z Karoliną Graczek, jednak to była naprawdę bardzo wyrównana walka. No moim zdaniem też. Ja myślałem, że Magda wygra tą walkę. Życie. No znaczy będzie to aspiracje do jeszcze do cięższej pracy. Ona tam ma trochę problemów rodzinnych, zdrowotnych w rodzinie ma i troszeczkę może zakłóciło to tok przygotowań jej, ale to jest zdolna zawodniczka i będziemy na pewno o niej jeszcze nie raz słyszeli. Martyna Letkiewicz wczoraj w półfinale do 3 razy sztuka pokonała Aleksandrę Paczkę. Dzisiaj no niestety przegrała z Karoliną Michalczuk, jednak też wychodziła do Karoliny i nie poddała się bez walki. Dokładnie, jest to młoda dziewczyna i następna, która będzie przynosiła nam sukcesy, bo z Karoliną Michalczuk wytrzymać 4 rundy i w tempie, a ja tam nie widziałem, nie mogę zasugerować, że Martyna Letkiewicz że coś tam odpuściła. Bardzo ładna walka. No, wygrała dzisiaj Karolina. Życzę jej wszystkiego dobrego, ale Martyna Letkiewicz też jest młoda dziewczyna i też się jeszcze dużo będziemy po niej spodziewali. Dobrych rzeczy, sportowych oczywiście. Trenerze, proszę tak krótko podsumować te Mistrzostwa Polski, które od czwartku do niedzieli mieliśmy okazję oglądać. No, powiem, że walki eliminacyjne, wszystkie walki, większość walk stała na dobrym poziomie i to cieszy na przyszłość. W końcu ta olimpiada szybko zleci, będziemy lecieli do Brazylii, oby jak najwięcej dziewczyn się zakwalifikowało. Czeka nas jeszcze ciężka praca. Się wydaje, że no, jest problem, te nieszczęśliwe pieniądze, no bo jak nie ma pieniędzy, to nie ma przygotowań. Nie ma wyjazdów zagranicznych, międzynarodowych turniejów. Na pewno się trener kadry o tym coś wypowie, ale będziemy się starali może w jakimś sensie, żeby kluby więcej wyjeżdżały na jakieś mocniejsze turnieje i no, trzeba pracować, no bo szkoda takich talentów zmarnować. Trenerze, dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia, dalszych sukcesów dla waszych pięściarek i ogólnie dla wszystkich naszych polskich pięściarek. No, ja również dziękuję i pozdrawiam lubelskie, bo urodziłem się w Annopolu. Miło mi, że spędziłem tyle dni w Lublinie. Dziękuję bardzo.